Faktycznie zbliżają się święta, coraz więcej pracodawców myśli o tym, żeby obdarować swoich pracowników prezentami. Musimy pamiętać, że prezenty przekazane przez pracodawcę stanowią świadczenia rzeczowe i jako takie podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak i wynagrodzenie. Ale oczywiście od tej zasady są wyjątki. Pierwszy z nich to taka sytuacja, kiedy te prezenty mają wymiar symboliczny. Mówimy tu na przykład o kwiatach, o różnego rodzaju statuetkach, medalach, nagrodzie dla najlepszego pracownika. W takim przypadku nie będziemy mieć do czynienia z przychodem. Również wtedy, kiedy dajemy pracownikom, powiedzmy, prezenty, ale są to, nie wiem, kalendarze, notatniki, które nasi pracownicy muszą wykorzystywać, czy są zobowiązani wykorzystywać służbowo w pracy. I jeszcze jedna kategoria zwolnień to są takie prezenty, które są sfinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod warunkiem, że spełniają określone warunki wynikające po pierwsze z regulaminu, a po drugie z przepisów. Prezenty finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają nieopodatkowaniu pod warunkiem spełnienia łącznie kilku warunków. No, po pierwsze, nasz pracodawca musi posiadać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na tym funduszu muszą być środki zabezpieczone na to, żeby te prezenty nabyć. Zakup prezentów będzie zgodny z obowiązującym regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Poza tym, jeżeli są to prezenty finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to one nie mogą być jednakowe dla wszystkich pracowników. Te prezenty podlegają takiemu kryterium socjalnemu, w związku z tym musimy je zróżnicować w zależności od sytuacji materialnej naszych pracowników. I sprawa najważniejsza, mamy roczny limit zwolnień z tego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ten limit w chwili obecnej wynosi 380 zł. W związku z tym, jeżeli pracownicy dostali już na przykład z okazji świąt wielkanocnych prezenty, które przekroczyły tą wartość, to prezenty w związku z Bożym Narodzeniem nie będą korzystały ze zwolnienia. Prezenty sfinansowane ze środków obrotowych przedsiębiorcy stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie zakupu tych prezentów. Przyjmujemy, że jakby zakup takich prezentów służy budowaniu relacji z pracownikami, zwiększeniu motywacji i stąd też są one kosztem uzyskania przychodu. Kosztem nie są wydatki na prezenty w przypadku finansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale musimy pamiętać, że takim kosztem były już wcześniej wydatki i te środki przekazane na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Od nowego roku limit zwolnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z kwoty 380 zł wzrośnie do kwoty 1000 zł.